Cześć, witam Was w parku linowym Bonobo. Testujemy trasę średnią, drugą. To jest druga trasa. I jesteśmy w Sławie, nie na Helu. Teraz Sławia, mamy drugi to taki park. I będziemy testować te trasy i przeszkody. Wow. Dobra. Zaplątałem się. Dobra. Tak, przechodzimy. Zaczynając od kładki. Trasa jest na wysokości mniej więcej 6 metrów i jak widać mamy asekurację ciągłą, czyli jak już się wpięliśmy, tak dopiero na samym końcu się wypniemy. Widzę jakiś inny system, bo tego nie widziałem jeszcze. W pierwszej kolejności będziemy mieć płotki, a żeby dostać się na tą trasę musimy mieć 1,30 m i startujemy. Naprawdę jest tutaj obłożenie spore. Ciężko się tu było dostać tak na trasę, żeby było czysto. Teraz będziemy mieć beczki. Oblegany jest park. Teraz mamy 4. Właśnie została niedawno dorobiona jeszcze jedna trasa. Tutaj będziemy mieć kłodę. Dodatkowa trasa 4, bo było ich 3. W tym roku park wybudowany. A już jest rozciągany dalej. Tu mamy hulajnogę. Wow, to jest właśnie rebelka. Dobra, jedziemy. Pokażcie tą hulajnogę. Ho, 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 ho. Ale fajne. Genialne. No dobra. No to jedziemy. Wiha! Wow. Fantastyczne. To było genialne. Dobra, co teraz mamy? Zygzaki typu trapezy, zygzaki. One bardzo się fajnie bujają. Lecimy. Tutaj będziemy mieć platformy. Platformy czy kładkę. Tutaj papuszki. Jakoś tak się to nazywało. Tak nazywają to tą kładkę. Teraz będziemy mieć trapezy. Mamy wodę, nad wodę można przyjść sobie odpocząć. No i super zabawa, super park. Przed nami X-y. Hop. Dobra. Hop. O, ciasne. Trzeba się ładnie poruszać. Hop. Dobra. I zawracamy, tak? Wszystko płynnie chodzi. Tutaj takie pętelki. Makarony. Wow. Nieźle. Ja. Zaliczona. Kolejna. I teraz będziemy mieć gniazdo. Ruchome gniazdo. Ale fajne. Szkoda na linach. Dobra, przyciągamy sobie. Skakujemy do gniazda. Wow, i to się buja. Bajeranckie. To się nazywa klasa. Yeah. No to lecimy. Tyrolka. Tutaj mamy bloczek. Tak, zakładamy sobie bloczek. I co nakładamy na bloczek. No i jedziemy. Ja. Ściągamy bloczek i kontynuujemy zabawę dalej. Hop. Co teraz będziemy mieć? Kładkę. Lecimy po kładeczce. Oj, oj. Będziemy mieć drobną blokadę. Tak. Dlatego, że mamy asekurację ciągłą i tutaj już nie wyminiemy. Musimy po prostu czekać na przejście.
Tak jest, ale tu mamy cały lunapark. O, tyrolka na wysokiej. Dobrze, teraz będziemy mieć kładkę typu H. Dobra. Tutaj niestety nie wyprzedzimy. System nam na to nie pozwala. Więc będziemy musieć chwilkę poczekać. Dobra, ale już jeszcze raz, dwa, cztery przeszkody do końca. A na górze kładkę mamy. Jak widać, nie jest łatwa. Zobaczymy, jak to wygląda. Co nas czeka później? Tak, i teraz pionowe belki. Okej, fajnie. Idziesz przodem, łapisz się rękami. Powoli ruszamy do przodu. Kładka dość długa. I czeka nas belki typu V. Można się przyjrzeć, jak sobie poradzić z taką przeszkodą. Proszę. Przy okazji chciałbym pozdrowić Antka z Kościan. Mam nadzieję, że park nie nad Poznaniu zaliczony. No. Super idzie. No już możemy przechodzić. No i zobaczymy przejazd z bliska. To będzie fajne. Dobra, jest bloczek, sobie zakładamy. A no, szybko idzie, szybko. Bardzo dobrze. Żeby się zapnął, sprawdź go. Położyłaś na odepnij się, trochę jedź. Nie ma nikogo. Śmiało. Jedziemy. Dobrze. Dobra, a my już możemy na belki typu V wskoczyć. Widzieliśmy, jak przechodzimy. Tam musi tylko dziewczynka zejść i dopiero może jechać kolejna osoba. No i teraz już można. Juhu! Fajna zabawa, naprawdę polecam. Zapraszam. Teraz będziemy mieć to samo tyrolkę, tylko musimy poczekać. Bloczek jest.
mamy żółtą tasiemkę, czyli bloczek. No jak tylko. Dobra, już możemy. Zakładamy na bloczek, na łóżko. Jedziemy! Okej. No i ostatnia przeszkoda, drabinka. Subskrybujcie, lajkujcie jeszcze po całej Polsce. I testuję parki linowe. Na razie, do zobaczenia, hej!